Po spotkaniu w grupie A Piłkarskiej Ligi Trójmiasta pomiędzy Anga Kontenery i Czas na Zmiany możemy stwierdzić, że Anga przechodzi ostatnimi czasy ciężki okres. Pierwsza połowa jeszcze nie zwiastowała katastrofy. Szenk trafił dwa razy i Anga Kontenery prowadziła 2-0. To jednak bardzo podrażniło jej rywala, który szybko odrobił straty i zaraz potem wyszedł na prowadzenie. Wyrównał co prawda Kudlerek, ale to był ostatni moment, w którym Anga była blisko czasowców. To właśnie niebiescy schodzili na przerwę prowadząc 4-3. W drugiej połowie zespół Dominika Kwiatkowskiego powiększył przewagę i ostatecznie Czas na Zmiany pokonał Angę Kontenery 9-4. Mecz pomiędzy czołowymi drużynami grupy B RKS Huf Du i Rolko zakończył się podziałem punktów. Strzelanie w tym meczu rozpoczęli gracze Rolko. RKS bardzo szybko wyrównał i zaczął dominować. Jednak bramkę ponownie strzeliło Rolko i do przerwy prowadziło 2-1. RKS po zmianie stron ruszył do odrabiania strat. Kiedy Synowiec dwukrotnie trafił do bramki Adama Głąbiowskiego, wydawało się, że RKS jest bliski zwycięstwa. Jednak ostatnie słowo należało do Rolko i mecz zakończył się remisem 3-3. W grupie C Maj Projekt, który jak do tej pory jeszcze nie przegrał, uległ Green Exchange 4-7. Mecz rozpoczął się zgodnie z planem. Maj Projekt prowadził już 2-0 i wszystko wskazywało na to, że nadal będzie niepokonany. Od tego momentu nieco sparaliżowani dotąd gracze Green Exchange zaczęli niespodziewanie dominować i przystąpili do odrabiania strat. Do przerwy było 2-2. Po zmianie stron fantastyczną grę kontynuowali gracze Tomasza Wojnarowskiego. Trzy kolejne bramki kantorowców w zasadzie ustawiły losy meczu. Maj Projekt pomimo wielkich starań i chęci nie zdołał odrobić strat poniesionych w pierwszych minutach drugiej połowy. Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie Piłkarskiej Ligi Trójmiasta www.pl3.com.pl. Dla Radia Gdańsk, Przemysław Wolski.